Siemano, Tuszek z tej strony i dzisiaj witam Was w kolejnym szybkim unboxingu, quick unboxingu, szybkiej rozpace. I można powiedzieć, że znowu udało mi się być pierwszym w Polsce, wow. Ale tak, udało mi się ściągnąć topowe słuchawki. To nic, że czekają na nie 2 miesiące. Topowe słuchawki Corsera bezprzewodowe 7.1 Dolby, czyli wersja Vengeance 2100. Jeszcze zafoliowana, nietknięta, z dziurkami, nawet nie drośnięta, więc otworzymy sobie. I z folinki, najpierw i z pudełka. Pudełko prezentuje się tak, żeby się słońce, którego nie ma, nie odbijało. Bezprzewodówka z aktywizowanym mikrofonem. Jak go składasz, nie działa. Jak rozkładasz, działa. Tak, to jeszcze mam pokazać. Może jakieś specyfikacje. Widać. Gdzie jesteś ostrością? Mam nadzieję, że też widać. Było. Tu jest kod. Kody, czyli kod. Jak to pokazać, żeby się słońce nie odbijało? O, jakby ktoś chciał. Wireless. Tu jakiś taki, no dobra, coś tu może otworzymy, gdzieś z której strony jakaś. O, tu jest. Tu ciachniemy folinkę. Ciach. To wszystko, tak. Otworek do, na palucha. O, ale słabo. Wyszły chipsy. Gdzieś spada. Tu jeszcze jedna przecinka. A to już uchwyt zrobić, ale też nie można go wyrwać. No dobra. Tak. O, i wyjmiemy słuchaweczki. Kabelek z bazą. Kabelek do słuchawek. A to co? A, no tak. A, szkoda, że nie dali małego. No pewnie. Małego. Antenka musi być długa. Tak zwany, ja to nazywam chipcik na USB. I tutaj co mamy? Jakąś... Stop, stop. Co to jest? Stop i parę. Stop. For technical support. Aha, czyli nie oddawaj towaru do sklepu. Corser ma taką politykę. Warranty guide. Nie oddawaj do sklepu towaru, tylko się z nami skontaktuj. Może pomożemy. Jakaś książeczka. Safety leaflet. No i quick start guide. Czyli mówiąc językiem obrazkowym. Przeczytaliście szybkie czytanie. Nauczyliście się szybko czytać? Dobra, to odłożymy, to odłożymy. Teraz zdejmiemy. O, zdejmiemy czy nie zdejmiemy? Gdzie mamy ten nożyk? Może się uda bez draśnięcia. Uda się? Myślę, że tak. O, udało się. Nawet nie draśnięte. Tak, tu jeszcze folia. No, miała być ostatnia folia. No i... właśnie, chciałem to sprawdzić. A w tą stronę już nie do końca. To jakiś paproch. Tu drugi. Paproch. Także w tą stronę. Bardzo fajnie się wyginają. Bardzo milutki materiał. Co mówisz? Co mówiłeś? Nie słyszę. Mikrofonik schodzi, się aktywizuje. Fajnie tak.
bardzo fajne, wygodne. Ciekawy jestem tylko, czy tu jest w tą stronę jeszcze regulacja. Jest jakaś? A, jest. Jak ktoś ma dużą głowę, nie tak ja, to może sobie podregulować. O, do moich uszu. Powiem wam, że troszeczkę, znaczy tak, chyba są trochę lepsze od moich, jeśli chodzi o, nie wiem jak słychać, sprawdzę kiedy indziej, to jest tylko quick unboxing. Moje mają albo już bardziej wyrobioną tą gąbkę, bo ja jak się położę spać, to już czasem uchem tutaj dotykam i jednak ten nacisk czuć. Tutaj jest to twardsze trochę, czuję dookoła na głowie jakby utwardzenie, ale ucho nie dochodzi do samych membran głośników, do tego materiału na wierzchu, który jest. I to jest chyba fajniejsze, jakbyś chciał wykimać. Jakbyś się zmęczył na stole, zasnął na chwilę, to ci się nie odciśnie ucho. Tak to fajnie leżą. Nie wiem, jak wygląda. Masakra. Dobra, tutaj to jest fajne, to też. To podobne do klawiatury, której ostatnio unboxing robiłem. Tak, no jakby szczegóły, ostrość, gdzie jesteś. O, bardzo, bardzo ładnie wykonane. Tego ruchu trochę tu jest. Mikrofon też fajnie działa. Na niebiesko. No to tak zrobię. Tak. Można je sobie tak złożyć. Bardzo fajne. Tutaj ten zawias, ciekawy jestem. On ten obrót ma taki. Ale wydają się w miarę solidne. Nie są jakieś takie z hipermarketu, jeśli wiesz co mam na myśli. I tu oczywiście pokrętełko do podgłośnienia. Tu będzie się świeciło jak podłączymy. No i tyle z szybkiego unboxinga. Dzięki za uwagę. Bohaterem tego odcinka były słuchawki Corsair Vengeance 2100. Bezprzewodowe, Dolby 7.1 i tak dalej. Mały Cipcik też grał w tym odcinku. Dzięki, cześć.